Hej wszystkim, to Julka, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja właśnie wyszłam z siłowni, jestem w samochodzie, włączyłam klimę. Po prostu jest mi tak gorąco, że szok. Po pierwsze, przede wszystkim zmęczyłam się na siłowni, no bo miesiąc przerwy, równo miesiąc przerwy, muszę Wam powiedzieć, że dał mi naprawdę popalić. Miałam wrażenie, jakbym pierwszy raz była w życiu na siłowni. Taka kondycja, no ale mam nadzieję, że 2-3 dni i to po prostu wszystko wróci. Moje mięśnie sobie przypomną, że jest coś takiego jak w ogóle jakikolwiek wysiłek. I mam swoje posiłek, w ogóle śniadanie w samochodzie. Zjemy na szybciutko w samochodzie, dlatego że od razu później pojadę na myjnię. A jakbym wróciła do domu, zanim bym zjadła i potem się wykąpała, to już wiecie, taka wykąpana nie chce jechać na myjnię, a mój samochód naprawdę potrzebuje umycia z zewnątrz, bo jest no tragiczne. Coś zaparkowałam pod drzewem jakimś ostatnio i tyle mi jakichś płatków wszystkiego spadło, że naprawdę on wygląda tragicznie. A więc nie mam wyjścia, muszę go umyć, bo po prostu źle się czuję z takim brudnym samochodem. Więc ja się zabieram, zrobiłam sobie owsiankę z kiwi i z masłem orzechowym. I tak, zabieram się właśnie za jedzenie. Później muszę odebrać jeszcze właśnie jedną paczkę, więc stwierdziłam, wolę sobie wziąć to jedzenie do samochodu, niż jeździć po siłowni taka głodna, bo to nie jest dobre. Po wysiłku właśnie musimy gdzieś dobry posiłek. Najeść się trzeba, a nie głodzić się. A więc w tym samochodzie zaoszczędzę, przy tym miałam z pół godziny, dobre pół godziny, a więc Jezu, ale ja coś miałam z tymi moimi owsiankami, to jest po prostu szok. Nie wiem, jak można z tym tęsknić, ale naprawdę, bo na wakacjach nie jadłam w ogóle owsianki i już najlepsze co może być. Ja nie wiem, jak ludzie mogą do mnie lubić. Więc jem i dobra, to się to jest później. Jestem wykąpana i muszę powiedzieć, że ten prysznic po tej siłowni i po tej myjni samochodowej to najlepsze, co mogło mi się dzisiaj przytrafić. Naprawdę jestem mega wdzięczna, bo jak wyszłam do domu, to już po prostu lało się ze mnie i szok. No bo przede wszystkim też na świeżym powietrzu jest bardzo, bardzo gorące. Dzisiaj mamy mieć znowu 30 stopni, a więc przepiękna pogoda. Popijam sobie moją kawkę. Cieszę się właśnie do mojego pierwszego vloga, a więc jeśli nie oglądaliście, to będę dodawała w tym tygodniu vlogi codziennie. Mam taką nadzieję. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to zaraz tak naprawdę na speedzie ogarnę tutaj na dole, bo trochę tam się dzieć wala na podłodze, jakieś tam buty dzieci, talerze po śniadaniu, bo nie ogarnęli. W kuchni troszeczkę ogarnę, wstawię jedno pranie, wywieszę, poskładam, a więc naprawdę chciałabym zrobić to tak, wiecie, 40 minut i nie dłużej na speedzie. Potem muszę sobie ogarnąć jakieś zdjęcie na Instagram, muszę jechać spakować, nie muszę, muszę spakować paczki, jedną na Zalando, którą będę odwołała i dwie paczki na Vinted i też chciałabym mieć to załatwione dzisiaj i muszę jeszcze odebrać jedną paczkę, no ale właśnie nie będę jechać z tymi paczkami na Vinted teraz, bo tą paczkę, którą mam do odebrania dzisiaj po południu, jest w tym samym miejscu, więc bez sensu jechać dwa razy, a jest to baldachim, który przyszedł do pokoju Melisy i w sumie mam już dla niej naklejki, mamy teraz baldachim, mam już obrazki, mam ramki, większość właśnie rzeczy, które chciałam, mam. Oczywiście jeszcze brakuje mi dywanu, ale z tym dywanem to nie mogę nic takiego znaleźć, co byłoby idealne, a więc zrobimy jej wszystko, co już tam możemy w ten weekend, sobotę rano, mam nadzieję. I później będę tego dywanu gdzieś tam w międzyczasie szukała, może na jakiejś promocji złapię, na przykład dywan Alexa jest mega fajny, dobry jakościowo i tak dalej i właśnie udało mi się go sobie tam minus 50%, a więc ekstra chciałabym do Melisy taki sam, tylko na przykład beżowy albo różowy, identyczny. Byłby idealny, ale mają tylko niebieskie. No, a więc trudno. Deva festa con mi metes, vora blika bara metes, come du hog again, come du hog again. Du vill ha ice little fingers, då du vill te falas. All in inga broms, pack mat på din vänster hand.
Zapomniałam, że vloguję. Tak też się może wydarzyć. Zapomniałam, kompletnie wypadło mi to z głowy. Mamy godzinę 15, ja ogarnęłam całe mieszkanie tutaj na dole. Na górze jest trochę roboty, ale dobra. Na razie jestem na dole, to po co mam iść na górę, żeby patrzeć, czy tam jest bałagan. Spakowałam też paczki na Vinted, które zostawię zanim odbiorę dzieci. Dużo czasu już nie zostało. W międzyczasie zaraz pójdziemy i zacznę przyprawiać kurczaka. To go zostawię w lodówce. To on wtedy będzie mógł tak przejść tymi przyprawami. Tak się chyba mówi, co nie? Głodna też jestem, ale powinnam coś zjeść, bo jak wpadną dzieci, to już nic nie zjem. A więc tak, czyściutko jest, no mamy tylko naczynia, bo tutaj zjedliśmy, a więc warkę muszę wyładować. Uwielbiam jakieś tak czysto, taka przestrzeń, człowiek od razu bardziej lubi miejsce, w którym jest. Więc tak, czego ja tu szukam jeszcze w tej lodówce? Człowieku, niczego już nie szukasz, wszystko masz. A w ogóle musicie zauważyć, że się przebrałam. Mam czarną sukienkę, bardzo ją lubię, ale przebrałam się dlatego, że ta druga sukienka, znaczy ta pierwsza, którą miałam rano, tak mi strasznie cały czas opadała i miałam po prostu piersi cały czas, no nie wiem, jakoś tak nie mogłam się schylić komfortowo, więc stwierdziłam, że nie wychodzę tak na świeże powietrze, bo no nie wiem, ona jakoś taka luźna jest w biuście, nie podoba mi się tak to wygląda, a ta wygląda tak. O, zobaczcie, ona jest bardzo, bardzo ładna. Jest z H&M-u i fajnie jest, że tutaj ma ten rozporek. Ona tak naprawdę do Adidasów, ale też do jakichś szpilek, ładnej biżuterii, torebki ekstra na jakiś wieczór. Warto coś takiego w domu mieć. Skończyłam wszystko do pracy i tak dalej. Zrobiłam tego kurczaka, już siedzi w lodówce, wstawię go do piekarnika później. To stwierdziłam, że zrobię tak na szybko, mega na szybko ciasto. Jest takie najzwyklejsze ciasto jogurtowe, bo właśnie nie mam jakichś takich owoców. Kurde, co ta kamera. Nie mam jakichś takich żadnych owoców, które mogłabym położyć na cieście. Mamy mango, melona i pomarańcze, a więc dobra, będzie takie zwykłe jogurtowe, tylko może zepnę sobie włosy i jedziemy z tym, bo naprawdę nie mam... Nie mam dużo czasu. Przyniosłam się tutaj, dlatego że tam nic nie widać, a tutaj mam te LEDy i one są naprawdę fajne, jeśli chodzi o nagrywanie. I teraz tak, to jest naprawdę bardzo fajne, proste ciasto, które tak naprawdę robicie na bazie jogurtu, a więc mamy jeden jogurt naturalny. Ja sobie tutaj już rozpuściłam masło, bo oni niby piszą olej, ale ja nie mam w domu oleju, a więc zawsze robię właśnie na rozpuszczonym maśle, możecie zrobić na oleju. Jak kto woli... Więc wlewamy cukier, mąkę, jajka i w sumie tyle byłoby. Naprawdę, prostszego ciasta nie ma. Powiem wam, że ja zawsze daję mniej cukru niż oni każą, bo nie wiem, mi się daje, że to za słodkie byłoby, jak ja bym dała realnie, jak oni tam chcą na takie małe ciasto, dwa takie opakowania. A więc ja zawsze sobie to modyfikuję, bo no my nie lubimy, jak te ciasta są takie słodkie. Dawaj, mąka się nie... Co się tutaj dzieje? Ty, Melisa. Nie, Melisa. 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 No to zobaczysz. Zobaczysz dwulatku. No? No? Słuchamy mamy, jak mama domówi. Kochanie, nie wolno marnować wody. On peut pas gaspiller de l'eau comme ça, c'est du gaspillage. Nie, nie.
O, merci, baby. Teraz dzieci śpią na świeżym powietrzu, to ja postaram się ogarnąć tutaj, chociaż przyświetlone jest, nic nie widać, ale to jest pełno rzeczy, które wyleciały po prostu z pralni, a że pralnia nie jest jeszcze skończona, a więc no niestety tak to tutaj zostało, a więc postaram się to ogarnąć, przeprzeciać, tutaj wyciągnąć jakieś buty, które w ogóle tutaj nie mają miejsca. No bo niestety mówię, wszystko co było w pralni, to tutaj wylądowało, a więc nie bardzo to wygląda. Chciałam się z wami pożegnać w tym vlogu, nie zapomniałam o was. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do zostawiania łapy w górę, jeśli wam się podobał i widzimy się jutro. Pa!